I witam, zagrajmy dalej w Dungeon Master. Zacząłem szkolić Stama w czarach kapłańskich, żeby też chłopak miał manę, żeby też miał więcej życia, żeby nie został w tyle za innymi. Dobrze, chodźmy dalej. Kamień został z uprzedzeniem pokonany poza ekranem. Koroń robactwo się szerzy znowu. Świetnie! Uff, daje radę. Natomiast Chani zostaje w tyle, ale to jest moja wina. Ponieważ źle ją szkolę najwyraźniej. Pięknie się ustawcie, żebym mógł was zabić. O. No, 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 chodź, chodź, chodź. Come on. Dobra. Zdychaj, zdychaj. Tak, dobrze. Temu się nie udało i jej się też nie udało. No niestety. Co to? Pancerz na nogi. Dobrze. Elfickie buty, za cholerę nie wiem, czy to jest lepsze od tych zwykłych skórzanych. Nie wydaje mi się. Butelka. Lomon, tak. Nie no, źle to zrobiłem. To wycieraj już tą butelkę, dobrze. A ty, Chani, koniecznie musisz maga szkolić. I ty, Wufie, przygotuj sobie ognistą kulę. Dobrze? Idziemy dalej. A! Tak, to jest fajne. To jest fajne pomieszczenie, albowiem tutaj mamy nieskończoną dostawę nowych drzewek. One się będą tutaj respawnować w tym pomieszczeniu. I po prostu możemy tutaj szkolić naszych bohaterów dowoli. We wszystkim. Piękny cios. Oczywiście nie wspominałem o tym, ale to jest chyba oczywiste. Im silniejszy czar rzucamy, im bardziej skomplikowany, tym bohater dostaje więcej punktów doświadczenia za niego i co za tym idzie, tym szybciej się szkoli. Ale to jest mi tylko ograniczone ilością many danego bohatera. Żadna statystyka nie podrosła. Cóż za pech. Co to takie drzewo żywotne? O, wyglądało jakby się zawiesiło przez chwilę. Kurde, ile życia, no. Padnij na glebę. Dobra. Zjemy sobie, ale nie będziemy jeść tego, co tam na ziemi leży, tylko zjemy sobie te standardowe jedzenie. Bardziej unikatowe, znaczy się. Tak jest taki paradoks właśnie, że to, co oni zostawiają, to jest bardziej standardowym jedzeniem niż chleb i ser, nie? Na przykład. Dupa. Dupa, bo nie ma tyle many. Tutaj gdzieś powinno być zejście na dół już. Tak mi się coś kojarzy. Łuk! Haha! Zachowamy sobie go. Kolejny pieniądz. Łuk, ale jeszcze do łuku przydałby się kołczan. To jest mój więzień. Pozwól mu, żeby cierpiał. Nie możemy mu to pozwolić, żeby cierpiał, albowiem musimy przejść dalej. Za to miejsce, gdzie on stoi. On tam blokuje po prostu. Trzeba go zabić. O właśnie. Jak było widać, tam się otworzyła ściana, jak on zginął.
Znaczy, ta mumia jak zginęła. Kurde. Au. Ninja. To dobrze, że ninja, bo więcej siły będzie miała. Uciekaj, uciekaj. Tak dobrze. Kurde, kolejni? Zaczyna boleć. Patrzcie, ich tam jest. Jeszcze kolejna grupa idzie. Zaczynają nasi bohaterowie się być zmęczeni. Trochę trzeba wypić te. Au. Napoje staminy. Podejdziesz? Ten miecz jest całkiem powerny. Nie wiem, czy nie lepsze od tego topora nawet. Co to jest? Kolejni. Mam nadzieję, że oni się tam nie respawnują tak szybko. Tylko, że to jest jakaś właśnie taka ten. Z góry ustalona ilość ich, taka duża po prostu, tylko. Zabijemy ich i będzie spokój. Po co ja to robię w czasie walki? Ten czar kuli ognistej na razie jest dość słaby, ale później będzie bardzo potężny. Tylko po prostu nasi bohaterowie jeszcze nie są w stanie go rzucić. Dobra, naprodukowaliśmy tego jedzenia, że cholera. Idziemy dalej. Nie, nie idziemy dalej, bo trzeba posprzątać nasze śmieci. Naśmieciliśmy i teraz musimy posprzątać. Mam nadzieję, że wszystko znajdę. No, znalazłem. Udało się. I teraz trzeba zrobić, przygotować lekarstwo jakieś. No, o, miała chyba nogi ranne, bo było czerwoną otoczką otoczone. Dobra. Wydobrzeją w końcu. Pusta butelka i róg strachu. Można w niego zadąć i on będzie straszył. Pff. Jaki dźwięk. I poziom niżej, poziom czwarty, tak? Zaczynamy. Let's go. Jest! Jest! Jest. Jest, kurde. Picie. Napełnijmy beniaki. Raz wystarczy, tak? Tak. Szkolenie? Świetnie. Świetnie. Trzy dodatkowe punkty many. Meaning spell. No tak. Nie wcisnąłem runy ostatni. Co tu się świeci? A, woda. Dobre. Świecący piksel. Okej. Okay. Fail. Kontynuujemy podróż w głąb lochu. Chodźmy najpierw do przodu, może słyszę osę, tak? Schody do góry?
Dziura tu jest. Może trzeba się w nią opuścić. Nie. Ha. Dobra, ta pochodnia się skończyła. Bierzemy następną. Pochodnią też można walczyć, co ciekawe. Swing. Aha, to jest takie ten. Wyjście tutaj. Do tych drzewek. Bardzo miło. Odnowiło się już jedno. Może je odpalić. Dlaczego by nie? Żywotny jest. No. Zamknijmy i zejdźmy. I ta gra właśnie oferuje takie skróty tutaj, żeby można wracać po prostu do niektórych miejsc. Z tych miejsc można robić takie magazyny na przedmioty nawet. Gdyż po prostu zawsze będziemy mieli pewność, że będzie można tam wrócić. Zejście na dół. Pomieszczenie zagadek. Aha, w tym sensie. Złota głowa i ogon, ale nie ma ciała. Tutaj chodzi o monetę. Head and tail to jest orzeł i reszka tak naprawdę. Jestem wszystkim, jestem niczym. Pusta butelka? Nie. Lustro. Świtu. Twarde jak skały, niebieskie jak niebo. Błyszczą w kobiecych oczach. To pewnie chodzi o klejnot. Gnę się, jednak się nie... Jednak nie mam pleców. Łuk? Mhm. Otworzyło się. To tutaj nie trzeba nic wciskać? Albo jakiś bug właśnie odkryłem. Czyli no to wygląda, że można pominąć cały ten poziom, to jest dziwne. W każdym razie ja tego nie będę pomijał. Pójdziemy sobie najpierw tutaj. Nie tutaj. Tutaj. Zobaczcie, co tutaj jest. Ale to w nas...